Dzień dobry, Julita Mazur, Wieści Podwarszawskie. Panie Marszałku, wspomniał Pan o drodze 634 i o planach przebudowy. Czy mogłabym prosić o jakieś konkrety i czy ten wykup działek, na których były problemy, po prostu w zeszłych kadencjach, jest już niezagrożony? Ach, wie Pani, tak by Pani pytała, czy ludzie nie zmieniają poglądów. No niestety zmieniają. Natomiast no, na skutek tych wielkich porażek, tak mogę powiedzieć, tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o dialog dotyczący środowiska i dotyczący mieszkańców, no w końcu doszliśmy do wniosku, biorąc też pod uwagę potencjał, który da zbudowanie łącznika do ósemki i 635, nawet trochę wcześniej niż 634, że nie ma co walczyć o dwujezdniową drogę. Bo to są marzenia, tak? Opór byłby tak silny, że musimy poprzestać na jednojezdniowej drodze, znaczy by dobrze rozumiane, bo obu kierunkach będzie jedna jezdnia, ale oczywiście z odpowiednimi aneksami, z odpowiednimi lewoskrętami, prawoskrętami, ze ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi. Także to będzie nowoczesna droga, no ale to nie będzie coś na kształt drogi szybkiego ruchu. Natomiast czy są zagrożone wykupy? Wie Pani, no. Ja mam nadzieję, że obywatele, tak jak samorządy, no zrozumieją, że to jest dla nich dobra, tak? Że czasami trzeba poświęcić parę metrów swojego gruntu, nawet jak to wymaga przebudowy płotu. No, bo to dobro wspólne jest ważniejsze niż te metr czy dwa metry własnej ziemi. A kiedy przystąpimy do pracy? Tak jak powiedziałem, my lada moment ogłosimy przetarg na projekt. Projekt wiąże się z uzyskaniem decyzji środowiskowych i różnych innych decyzji administracyjnych, na przykład wodnoprawnych i innych. I ja zakładam, nasz tak jest specyfikacji, że to 3 lata, ale gdyby się udało to zrobić wcześniej, no to każdy miesiąc przybliża nas do realizacji. Oczywiście tam też część gruntów jest wykupiona, część, ponieważ mówimy o znacznie mniejszym wymiarze, czyli jednojezdniowej drodze, no ten potencjalny zakres wykupu będzie znacznie mniejszy teraz. De facto no, w niektórych miejscach zmieścimy się, że tak powiem, w pasie drogowym. Jeżeli trzeba będzie dokupić, no to mam nadzieję, że tutaj przy pomocy samorządów też przekonamy ludzi, żeby sprzedali. Ja mogę zapewnić Pana Marszałka już dziś, że świadomość naszych mieszkańców, ale też mieszkańców i Zielonki, i Zambek jest inna i wiemy, jak bardzo perspektywiczna jest dla nas ta droga. Wiemy po prostu, że bez tej drogi rozwój naszego powiatu, a gmin oczywiście, które ta droga łączy, jest niemożliwy. Dlatego ja dziś tutaj w tym miejscu obiecuję Panu i zobowiązuję się, że będę w każdym procesie, w każdej chwili procedowania związanego z realizacją tej inwestycji pomagać i zobowiązuję się również, że ze wszystkimi samorządowcami będę też w tym klimacie rozmawiać. Proszę Państwa, to jest nam niezbędne dla rozwoju. Nasze miasto inaczej będzie za ściankiem, a tego nie chcemy. Wiecie Państwo, no chodzi o to, żeby też ludzi przekonać, tak? Bo o ile kwestie środowiska naturalnego tutaj nie są taką barierą, tak? W innych miejscach no, mamy olbrzymie bariery dotyczące środowiska, które przy współczesnych przepisach unijnych zwłaszcza są czasami nie do przeskoczenia, tak? No to tutaj jest opór materii tego interesu indywidualnego i bardzo ważna rola jest wytworzenie to też do Państwa należy, wytworzenie takiej atmosfery, że no wszyscy się zgadzamy, jak niektórzy nawet muszą trochę zrezygnować ze swoich interesów czy wielkości swoich nieruchomości, to robią to dla tej lepszej przyszłości. Oczywiście będziemy płacili godziwą cenę, ale to chodzi nie tyle o pieniądze, co w ogóle o zgodę, tak. Wiecie Państwo, no. Były takie przypadki w historii, że musiano się modlić w kościołach, żeby się jeden opornik zgodził i drogę przez swoje pole przepuścił. Ale to taki żart oczywiście. Dlatego tutaj jest niezmierna prośba dzisiaj do przedstawicieli mediów. Pomóżcie nam w prawidłowym takim naświetleniu wagi tej inwestycji, w wytworzeniu takiego przyjaznego klimatu. To dzisiaj też proszę o współpracę właśnie media. I na Was też ciąży obowiązek, żebyśmy uświadomili naszych mieszkańców, jak ważna dla nas ta inwestycja jest i co znaczy dla naszego rozwoju. Bardzo Was o to proszę.
Ja jeszcze chciałam tylko takie przesłanie właśnie, takie osobiste, swoje własne. Proszę Państwa, mądrość ludowa mówi, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Tego też mnie uczyli rodzice. I ja właśnie jestem pełna nadziei właśnie na przyszłość, że w zgodzie, w poszanowaniu, we własnym, we wspólnym zrozumieniu problemów naszego powiatu i naszego miasta, właśnie dzięki samorządowi wojewódzkiemu, dzięki panu marszałkowi, znajdziemy po prostu wszelkie rozwiązania. To jest nasza przyszłość, sami doskonale Państwo wiecie, już tak rzecz ujmując w prosty sposób, gdzie są fundusze zewnętrzne, gdzie możemy aplikować. W zgodzie osiągniemy wszystko. Dziękuję Państwu bardzo i proszę jeszcze raz o to, żebyście pomogli mi w tej misji rozwoju naszego miasta, naszej gminy dla lepszej przyszłości Wołomina. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję bardzo. Ty tak, jeśli człowiek znajdzie po drugiej stronie barykady.